Dzień dobry, witam wszystkich miłośników grzebania w starych gratach. Proszę Państwa, dzisiaj taka unikalna gitara. Jest to Explorer, na której grał James Hetfield z Metallica marki Run. To jest gitara z cyklu, że wszyscy słyszeli, nikt nie widział. Dlatego między innymi, przyznam się szczerze, postanowiłem ją zakupić. Tutaj podziękowania dla mojego siostrzeńca Kacpra za wyszukanie tego tematu. No i tak, gitara wiekowa, co ja mogę powiedzieć? Nie znam się, trzeba by zapytać tutaj specjalistów od marki, ale na pewno jest to wyrób z początku działalności firmy. A dlaczego? Świadczy o tym mostek Presto. Przetworniki wczesne Merliny, klucze Schallera, no i ogólnie taka trochę, wiecie, bida. Nie, tutaj takie dziwne to jest, bo to wygląda, jakby to było, wiecie, metalowe, ale ja myślę, że to jest jakaś farba podkładowa. No i co, fajnie by wszystko było, tylko gitara ma straszne kuku. Jest straszne kuku. Jest pęknięta szyjka i to naprawdę jest bardzo poważna, słuchajcie, sprawa. No cóż, postaram się to skleić, żeby to było, żeby to się trzymało. No gryf sam jest mega cienki, wygodny. Troszkę mnie tu przeraża ta lakierowana podstronnica wzorem jak w Mansfeldach. Po prostu no to jest, nie wiem jak to z wymianą progów. No ale zobaczymy, no spróbuję coś z tego zrobić. Gitara legenda, w dodatku w fajnym kształcie, nie jeden by chciał coś takiego mieć. Także zapraszam na odcinek. Minęło 10 godzin, odwiniemy, zobaczymy jak to się skleiło. Ewentualnie pomyślę, co dalej zrobić, jakie tutaj, jaki kierunek przyjąć. Dwanaście. A tu ma, proszę Państwa, nie, inaczej. A tu ma 15,5, czyli minus 12. To 3,5 mm tylko mam przestrzeni tutaj. 3,5 mm materiału, no mniej więcej. Spróbuję do tego, słuchajcie, wykorzystać mój taki przyrządzik, który kiedyś zrobiłem
będzie jeszcze o tyle łatwiej, że i to jest dalej od główki, nie? Nie w tym. O. Także to jest nawet to będzie tak. Naprawdę będzie fajnie, powiem wam. Kurczę. Nie no, super. Dobra, decyzja zapadła. Decyzja zapadła. Robię tutaj takie dwie lagi, które nam tutaj no ominą ten kanał, gdzie jest pręt. I jednocześnie pozwolą głębiej się wfrezować, wiecie, w tę strukturę, nie? Także tutaj to, ta strona, gdzie było to największe pęknięcie, zostanie wzmocniona. No i jednocześnie tutaj zostanie wzmocniony ten moment. Zostanie tylko dosłownie tutaj na środku, ale to też pomyślę ewentualnie, żeby to później na końcu może sfrezować i wiecie, jednak tutaj coś wkleić takiego jednorodnego, dłuższego. To pomyślimy. No to ta szyjka i tak jest do malowania tutaj od tej strony przynajmniej. Ta część, no to powiem wam, że przykleiłem to na super glue, ścisnąłem. Także wydaje mi się, że to siedzi. Tutaj jeszcze korzystając z okazji, że i tak dzisiaj tego nie będę robił, to spróbuję tu wpuścić rzadkiego kleju cyjanoakrylowego. Może tam wleci. To jeszcze dodatkowo umocni. Początkowo chciałem wstawić taką tu jedną długą lagę aż dotąd, ale niestety okazało się, że tu jest metalowa podkładka. Dokładnie tu idzie i to idzie bardzo płytko. No i musiałem się niestety cofnąć z tym frezowaniem troszkę tu, a tutaj, żeby to miejsce później jakoś wypełnić ładnie, wstawiłem taki mniejszy. Teraz go tutaj scyzorykiem, proszę państwa, obciosam i pomyślimy, co dalej z tym fantem robić, tak? Natomiast co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że bardzo się to usztywniło, słuchajcie. Wcześniej mogłem to sobie tak kręcić i to się skręcało, nie? Teraz jest to sztywne. I tak, wstawiłbym jeszcze taką lagę tu, ale ta podkładka jest tutaj. I więc myślę, że ewentualnie, proszę państwa,
mogę wstawić jeszcze jedną, dokładnie tu. Albo w ogóle już na ten moment nic nie wstawiać. Też jest to jakieś to rozwiązanie. No sam nie wiem, powiem wam. No jest to kurde sztywne, nie?